No dobrze, przyjechaliśmy do portu kosmicznego, do TISA Spaceport. Tutaj jest wyjście do pociągu, który wjedzie chyba do tego centrum biznesowego, gdzie byliśmy poprzednim razem i sam nie wyszło ciekawego. Tutaj są oczywiście strażnicy, bo to jest w ogóle takie groźne miejsce. Lorville, tutaj są strażnicy, tutaj jest taka atmosfera, że jesteś cały czas monitorowany. You are entering a green zone. Widzicie, że kamery śledzą wszystko bacznie. Tutaj są specjalne takie terminale, w których można opłacić kary, jeśli się ma jakieś mandaty. Ja w tej chwili nie mam. Jesteśmy w głównym, nie wiem jak to nazwać, w głównym pomieszczeniu, gdzie się przyzywa statki. No i tak, ponieważ dałem ciała, to przyzwę Radimera. To jest taki statek, który dosyć szybko leci, bo ja w nim wymieniłem napęd, więc w miarę szybko tam dotrzemy. Hangar 7. No to trzeba zapamiętać, gdzie jest statek, w którym hangarze. Wejdziemy do jednej z wind. Teraz mamy taką przypominajkę, widać, gdzie jest statek, jest to napisane. Jeszcze parę paczy temu to było tak, że trzeba było po prostu zapamiętać, bo jeśli człowiek nie zapamiętał, to jeździł od hangaru do hangaru i starał się sobie przypomnieć, gdzie ta jego krypa stoi. Jesteśmy w hangarze. Na szczęście niezbyt dużym. Czasami postawią statek w takim olbrzymim pomieszczeniu. Tam jest wejście do. To jest winda, którą można pojechać bezpośrednio do szpitala. Miejsce naprawy dronów. Gdzieś tam jest chyba. No to jest nasz statek. Redeemer. Jak widać, no, krypa o średnim tonażu. Bardzo twarda. O, tam jest miejsce gdzieś na prawie drony. Dronów jeszcze nie ma w grze, więc. Więc nie ma jeszcze czego naprawić. Tutaj Redeemer ma takie specjalne malowanie, które ja sobie zapodałem. Normalnie jest bardziej taki oliwkowy, w kolorze ciemno. Zamykamy właz. Jesteśmy już w statku, to jest mała taka przestrzeń do załadunku towaru. Wchodzimy po drabince. I jesteśmy na górnym pokładzie. Siadamy w fotelu pilota. No i co teraz? Można włączyć wszystko po Bożemu, tak jak robi to zwykły gracz. Flight ready. Dobrze. I teraz poprosimy o pozwolenie na start, bo hangar jest zamknięty. Widzicie? Drzwi do hangaru są zamknięte, więc nawiążemy łączność z wieżą i poprosimy o zezwolenie na start. W międzyczasie ustawimy sobie ekrany tak jak trzeba. To tak jak lubię. Każdy ma swoje preferencje, jak ustawić ekrany. Ja sobie ustawiam w ten sposób. Ten dźwięk, który słyszycie, to jest dźwięk rozsuwania się hangaru, tych drzwi hangaru. Przekierujemy mocno tarczę, żeby tarcze szybko się naładowały. Dobrze, hangar jest otwarty, możemy startować. Startujemy. Słychać, jak w owiewkę uderzają drobiny pyłu. Widać, że jest zanieczyszczona atmosfera w miejscowości.
chowamy pod wozie. Słabo to widać, bo jest ciemno. Dobrze, no i ruszamy w górę, zostawiając Lorville pod sobą. Tak wygląda widok z tylnej kamery. Ja od razu wejdę tutaj w mapę. Widzicie, to jest Hurston, a tutaj jest Microtech, więc najpierw ustawimy sobie skok tam. Przechodzimy przez chmurę. Tutaj widać te kropelki ociekające po powiewce. Pułap mamy w tej chwili, co widać na tym wskaźniku tutaj w tym miejscu. 11 tysięcy metrów, to już jest wystarczające, żeby wykonać skok. Wykonujemy skok przez punkt nawigacyjny OM4, zgodnie z sugestią mapy. I teraz skaczemy na planetę Microtech. No to już będzie dłuższa podróż. Dobrze, w międzyczasie możemy sobie przeczytać, co to jest za zadanie, które przyjęliśmy. Bounty Assignment Caesar Craft, firma Northrop Service Group. Have an interesting bounty for you. A high-level criminal by the name Caesar Craft has been located at Shubin Processing Facility SPMC for Lunar Calliope. Based on our intel, it's highly unlikely that the target's going to be sitting and waiting out in the open. We most likely will have to infiltrate the facility and draw them out. Something like a large firefight should be enough to do the trick. Best of luck, then die. Ok, czyli trzeba będzie zinfiltrować bazę na powierzchni księżyca Calliope i w tej bazie zlikwidować pana, który się nazywa Caesar Craft. W tej chwili już wyznaczyłem trasę bardziej dokładną. Tutaj mamy widok naszego statku przemieszczającego się między Hurstonem i Mikrotekiem. Teraz zrobię to, co powinienem był zrobić wcześniej. Czyli zmienię oświetlenie, bo jeśli się leci nocą zwłaszcza, to warto wygasić światła statku, żeby refleksy w szybach nie przeszkadzały. No tak wygląda Redeemer w środku. No, jeśli chodzi o górny pokład, to jest miejsce siedzące dla strzelca, chyba dolnego działka, dolnego podziobem, nie jestem pewien. Już nie pamiętam, która to jest zwierzyczka. To jest zwierzyczka, tak, podziobem. Dobrze. To w takim razie to jest siedzisko do wieżyczki pod ogonem. Tutaj są miejsca siedzące dla personelu. Tutaj są raki na broń. Nie trzymam tutaj żadnej broni, bo to jest zbagowane często i broń, którą się tutaj wkłada, nie da się wyjąć. No to jest miejsce, gdzie się wsiada do górnej wieżyczki. O, dolatujemy. Także już usiądę w siedzeniu pilota. Kiedy się ma taki zwykły statek, taki jak się ma na początku gry, to te podróże wyglądają inaczej. Trwają dużo, dużo dłużej. No ale jak się już wymieni napęd, to są znośne. Dobrze.
schładza nam się hipernapęd. Tutaj w tej grze to się nie nazywa hiperskok, czy jakoś tylko skok kwantowy, quantum jump, albo quantum travel. Doleciliśmy w ogóle do planety, śnieżnej planety Microtech, bardzo pięknej. Są tam wspaniałe lasy, połacie śnieżne, a skaczemy na bardzo niegościnny księżyc Kaliope, tylko jeden z najbardziej ponurych księżyców w układzie stamtąd. No i nigdy nie wiadomo, czy się misja będzie rozgrywała po stronie słonecznej, czy po stronie nocnej. No tutaj stawiam, że będzie ciemno. Będzie ciemno. Czyli pokazuje raczej grę od mrocznej strony dzisiaj. No trudno. Lecimy sobie. To jest taki krótki skok. Szkoda, że nie pokazałem, jak statek wygląda podczas długiego skoku, bo to jest bardzo fajna animacja na zewnątrz. No, tak jak myślałem, ciemno. Czyli dobrze, że wygasiłem światła w kabinie. Wyłączam napęd kwantowy. Widzimy znacznik misji. Redeemer to jest bryka, która jest bardzo powolne, jeśli chodzi o reagowanie w atmosferze, więc trzeba uważać, jak się nią lata. Tutaj widzimy chmury jeszcze niebolumetryczne, czyli takie, jeśli można w ogóle mówić o widzeniu chmury, włączyłem światło w tej chwili w statku. Używam tak zwanego pingu, tego rodzaju skanera, żeby w ogóle widzieć cokolwiek. To widać średnio. Widać, jaki to niegościnny księżyc jest. Mamy 6000 metrów do celu. Zwalniam. To jest tutaj za tą górką. Zobaczymy, ile wież obronnych. O, rany boskie, 4 wieże. Ta baza ma 4 wieże i skrywa się za tą górą. To te wieże nie będą dla nas miłe. W tej chwili wieże są bardzo, bardzo twarde. To rzeczywiście trzeba statku o nie lada możliwościach, żeby sobie poradził z takimi wieżami. Widać już tą bazę. Aha, czyli widać jej tył. Spróbuję podlecieć do niej od tyłu jakoś. Może będzie bliżej, bo na razie mamy do niej odległość 900 metrów. To trochę trwa dochodzenie do takiej bazy na piechotę. Zobaczymy, czy tutaj by się nie dało gdzieś jakoś schować. Wysunę podwozie. Tutaj jest. Że też te wieżyczki jeszcze nie zaczęły do nas strzelać, albo zaczęły, jeszcze tego nie widzę. Czasami jest bug i one strzelają. Ale tego nie widać. No dobrze, skryjemy się tutaj. No trzeba będzie kawałek dojść. Spróbujemy wylądować. Jakoś może tu. Doświadczenia wiem, że nie zbyt dobrze lądować na zbyt nachylanym terenie. To się nie kończy dobrze. Może gdzieś tu?
dobrze. Dobra. Okej. Otwórzmy włas. Zobaczmy, jak on się zachowa. Okej, jest dobrze. Dobra, to wyłączymy. Mamy całą moc na tarczę. Wyłączamy silnik. Trzeba będzie teraz do tej bazy dojść. No ja wziąłem taki statek, że muszę do niej dojść na piechotę, bo mogą wziąć statek, w którym... Oj, poprzewracało mi się wszystko w lodówce. W którym mógłbym mieć pojazd lądowy i wtedy w tym pojeździe lądowym po prostu bym sobie dojechał tam do tej bazy, a tak to muszę dojść. Dobrze, zamknijmy ten płas. Tutaj na tych księżycach potrafi strasznie mocno wiać. To jest niedobre dla statku. No to lądowałem w miarę ok. Temperatura jest minus 85 stopni Celsjusza. Ja mam pancerz, który jest nieprzystosowany do tak niskich temperatur, więc czas mojego przeżycia na tym księżycu wynosi w tej chwili godzinę i 5 minut. Waha się, czyli 53 minuty. Przyciąganie na Kaliope jest mniejsze, więc można tutaj wykonywać duże susy. Ale trzeba też uważać, bo można sobie skręcić nogę w kostce. Widzimy obsydianowe skały. Bardzo ładne. No więc mam nadzieję, że było widać, jak wygląda ta gra, w tym sensie, że bezszwowo można przelecieć przez cały układ słoneczny, z orbity zejść do poziomu planety. Gdybym chciał, to bym przyleciał tutaj bez tego skoku kwantowego i widać pojedyncze ziarnka piasku niemal, kiedy się jeszcze przyjrzy tak dokładnie temu, co jest dookoła. No taka jest ta gra. Ja wziąłem ze sobą jedną sztukę broni, ale dużo magazynków, więc to powinno się udać. Tak wygląda moja postać z zewnątrz. No już jesteśmy blisko. Wieżyczki przeciwlotnicze tych baz jak na razie nie rozpoznają piechociarzy. Więc gracz, który biegnie, jest po prostu dla nich niewidoczny. Bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy jeden z etapów misji, czyli dotarliśmy do bazy, gdzie pomieszkuje sobie pan Caesarcraft. Widzimy licznik 10 na 10, to znaczy, że będziemy musieli 10 złych panów załatwić, żeby pan Caesarcraft raczył się pojawić. No dobrze. Nawodnienie naszej postaci to 88%. Wchodzimy do wnętrza bazy. Tu też powinno być cieplej. Przyjmę broń. Włączymy sobie celownik laserowy, który jest pod spodem. Jeszcze się przyjrzę, czy mam tutaj specjalny taki pistolet medyczny. Bagnet jest, no wszystko jest. Powinniśmy dać radę. Okej. No to zjeżdżamy.